W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Matka Boża kiedy dowiaduje się od archanioła Gabriela, że będzie Matką Zbawiciela, kiedy też słyszy, że Elżbieta pomimo swych lat poczęła i urodzi syna, kiedy zgadza się z wolą Bożą, to nie zostaje w Nazarecie, ale wybiera się od razu. Poszła z pośpiechem. Matka Boża wychodzi ze swojego domu. Maria idzie, spieszy się, żeby jak najprędzej być u Elżbiety. I można by pomyśleć, co Maria robi? Sprawdza Pana Boga? Powiedziała, niech mi się stanie, a teraz szuka jakiegoś dowodu? Tak, tak właśnie jest. Maria. Kiedy przyjmuje słowo w swoje łono, rusza, spieszy się, nie może siedzieć, nie może czekać. Chce rzeczywiście zobaczyć te wielkie dzieła Boże, które dokonują się w życiu świętej Elżbiety. I nawet jeśli powiemy, że sprawdza, czy to jest rzeczywiście tak, jak Anioł jej powiedział, nic z tym złego, bo na tym właśnie polega wiara. Jeżeli przyjmujemy słowo do swojego życia. Nie możemy zostać w domu, zamknąć się, usiąść i powiedzieć, jak jestem teraz ważny, jak jestem wielki. Bóg do mnie przemówił. Nie. Maryja nam pokazuje, że, że trzeba wyjść, spieszyć się, zobaczyć to wszystko, co Pan Bóg sprawia w naszym życiu. I Matka Boża takiej wiary nas uczy. W tych ostatnich dniach Adwentu nie chcieliśmy siedzieć, zamykać się w domu. Ale karmienie Bożym Słowem chciejmy wychodzić, iść z pośpiechem, patrzeć, jak Bóg działa w naszym życiu, zobaczyć, co się dzieje. Nigdy nie stać w miejscu, nigdy się nie zamknąć, ale iść przez świat i tak jak Matka Boża, nieść to Słowo, które my otrzymujemy, ale też zachwycać się Bożymi dziełami. Iść tam, gdzie słyszymy, że Pan Bóg działa. Iść i zobaczyć. Nigdy nie zostać w miejscu, nigdy się nie zamykać.